Szczęść Boże, witam spod komina. Masz swoją salkę katechetyczną? Masz tam rzutnik multimedialny? Masz magnetofon na stałe? Masz komputer? To jesteś szczęśliwy. Ja mam może to wszystko, o czym mówię, ale jednocześnie mam sytuację, że jestem nauczycielem w przedszkolu. Uczę religii w ciągle to w różnych salach, a nawet w różnych budynkach. I z godziny na godzinę muszę się przemieszczać. A trudno się przemieszczać z torbą, z Pismem Świętym, z magnetofonem, z rzutnikiem multimedialnym, z ekranem może jeszcze. Jak sobie radzę? Jeśli chodzi o magnetofon, odtwarzacz plików, audio, radzę sobie za pomocą mojej komórki. Ale ona oczywiście nie wystarczy. Z tą komórką złączony jest taki maleńki gadżet. Jeśli go włączę, to stanie się on takim zewnętrznym głośnikiem do mojej komórki. I wystarczy. Dzielę się tym, by zaprosić nas wszystkich do dzielenia się swoimi własnymi pomysłami i odkryciami, jak sobie ułatwić pracę, jeśli chodzi o różne pomoce, jeśli chodzi o różne nowinki. Takie pomysły są czasami na cenę złota, bo tylko ten, kto pracował w przedszkolu, wie, że zwykłe włączenie magnetofonu w przedszkolnej sali wcale nie jest proste. Trzeba znaleźć gniazdko. Po odkryciu gniazdka odkryć, że to gniazdko zabezpieczone jest przed dziećmi taką specjalną zatyczką. Trzeba tę zatyczkę wyciągnąć, co wcale nie jest łatwe, a w tym czasie dzieci robią trzecią wojnę światową. To rozwiązuje problem. Nie szukamy żadnego kontaktu, żadnego prądu, żadnego zasilania, żadnego przedłużacza. Mamy wszystko w jednej kieszeni i w drugiej kieszeni. Bardzo się przydaje. Nie jest to szalony poziom dźwięku, ale małą grupę przedszkolaków, którzy siedzą przed tobą na dywanie, można w ten sposób nagłośnić. To jest mój pomysł. Jakie ty masz pomysły? Dziel się w komentarzach. Zapraszam i zachęcam.